Polscy siatkarze stanęli przed wielką szansą zdobycia złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Droga do finału była pełna emocji i zwrotów akcji, a cały naród z niecierpliwością czeka na decydujący mecz. Oczy Polaków są zwrócone na naszych sportowców, Igrzyska Olimpijskie w Paryżu powoli dobiegają końca, a polscy siatkarze zanotowali znakomitą drogę do finału. Począwszy od fazy grupowej, gdzie zdominowali swoich przeciwników, aż po mecze eliminacyjne, gdzie każdy pojedynek przynosił wiele emocji. Jeden z kluczowych momentów półfinałowego meczu przeciwko Stanom Zjednoczonym to zacięta walka do ostatniej piłki, zakończona triumfem Polaków. Reakcje zawodników po tym historycznym awansie były bezcenne, łzy szczęścia, radość i wdzięczność za wsparcie fanów. Igrzyska Olimpijskie 2024. Polacy idą po złoto, na szczególną uwagę zasługuje postawa Aleksandra Śliwki, który nie tylko jest filarem naszej reprezentacji na parkiecie, ale również poza nim. Śliwka zdobył sympatię kibiców nie tylko skutecznymi atakami, ale także skromnością i zaangażowaniem. Kolejnym zawodnikiem wartym uwagi jest Bartosz Kurek, którego historia jest inspirująca. Była siatkarka, jaką była jego żona Anna, zrezygnowała z kariery sportowej, aby wspierać męża. Znane polskie nazwiska i ich reakcje na zwycięstwo polskich siatkarzy, wynik meczu zachęcił polskie gwiazdy do podzielenia się szczęściem z wygranej w social mediach. Znana dziennikarka, Karolina Korwin-Piotrowska dała wyraz swego zadowolenia na Instagramie. Finał, mam zawał, to nie jest na moje nerwy. Chłopaki, idę po złoto, mam chore gardło, krzyczeć nie mogę, a darłam się, napisała. Także Mateusz Morawiecki odniósł się do meczu polskich siatkarzy, publikując na platformie X, dawny Twitter, wpis. Mamy finał, Polacy będą walczyć o olimpijskie złoto w siatkówce P o 48 latach. Wielkie gratulacje dla naszych siatkarzy. Czytamy. Wygląda na to, że mecz śledziła także Monika Olejnik, która tuż po zakończeniu zmagań siatkarzy opublikowała wynik rozgrywki na Instagramie.